Tchórzowskim Centrum Kultury wystawiono spektakl Jabłko w reżyserii Tomasza Dudkiewicza. Sztuka to wzruszające love story XXI wieku, przeznaczone tylko dla dorosłych widzów. Kochałem swoją robotę. Naprawdę? Kochałeś? Tak. A co kochałeś? To jest naprawdę bardzo, bardzo ciężki dramat, tak? Z drugiej strony jest to też tak nieprawdopodobnie fajnie napisane, że w tych dramatycznych sytuacjach, w tych traumatycznych przeżyciach zdarzają się momenty tego oczyszczenia, które są absolutnie odwrotne, czyli widz się śmieje w niektórych momentach. I tak też jest w życiu. Ja sama, będąc w bardzo traumatycznych niektórych przeżyciach, pamiętam, jak reagowałam. Zupełnie odwrotnie. Główne role zagrali Joanna Koroniewska, Małgorzata Foremniak i Janek Jankowski. Muszę powiedzieć, że naprawdę tutaj nie można udawać. Tutaj nie ma za czym się schować. Tutaj są emocje albo ich nie ma. I tu nie da się po prostu gadać tekstem, tutaj nie da się też przegadywać czegoś albo przegrywać, dlatego że to wszystko widać. My tutaj nie jesteśmy schowani za niczym, nawet kostiumy są zwykłe. Jabłko to opowieść o skomplikowanej naturze ludzkich zachowań, pełna emocji skłaniających do refleksji czy wzruszenia. Przed nami były tylko takie spektakle bardzo hej do przodu i nagle okazywało się, że widz dostawał zupełnie coś innego. Najpierw dostawał obuchem w łeb, potem wszyscy byli wściekli, a dlaczego o tym nie mówicie wcześniej, bo nie miałem chusteczki na przykład do nosa, tak? Bo musiałem się wypłakać i trzeba było to zrobić w rękaw, bo nie wypadało. Bo nie wypadało też wstać, bo to rzeczywiście jest bardzo intymne przedstawienie, tutaj nie ma przerwy i rzeczywiście trudno jest wyjść z tego przedstawienia, więc też dostawało się takie zaskoczenie, ale ja myślę sobie, że jeszcze raz podkreślam, w tych czasach, w których żyjemy, to wydaje mi się, że to jest takie przedstawienie, które się naprawdę ogląda i po którym to przedstawieniu człowiek ma czas na refleksję. Ugryzłem ją w pierś, smakując jej ciało. Drażniłem jej skórę, delektując się jej owocem. Nagle wzdrygnęła się.